Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo serdecznie i gorąco. Dziś opowiem Wam o podstawowym prawie komunikacji. Zrozumienie tego prawa nie tylko bardzo poszerza naszą świadomość dotyczącą komunikacji, ale zmienia też naszą jako nadawców i również jako odbiorców perspektywę. Mowa o prawie, które zakłada, że wszelkie niezrozumienie w procesie komunikacyjnym to zawsze wina nadawcy. A więc jeśli ktoś Was nie rozumie, to wina niestety, ale leży po Waszej stronie. Kontrowersyjnie, prawda? Bo zawsze tłumaczymy się, on mnie nie rozumie, ona mnie nie słucha, oni nie chcą dowiedzieć się tego, co chcę im przekazać. Otóż mówiąc w skrócie, jeśli będziemy jako nadawcy robić to właściwie, jeśli będziemy właściwie przekazywać informacje, słuchacze po prostu będą ich słuchali. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że jako nadawcy mamy pełną możliwość decydowania o całym procesie komunikacyjnym. To znaczy, że to my kierujemy uwagą słuchacza. Nie, słuchacz nie jest bezwolny i głupi, jak teraz pewnie możecie sobie pomyśleć. Słuchacz jest bierny. Są dwa elementy procesu. Jest element czynny, czyli nadawca, ta osoba, która mówi, i element bierny, czyli ci wszyscy, którzy słuchają, albo urządzenie, które nagrywa. To też element, który jest bierny. W związku z tym wszystko, co wychodzi od nadawcy, jest przez niego przygotowywane i przez niego również powinno być dostosowane do odbiorcy. To dostosowanie, które jest warunkiem tego, aby komunikat był zrozumiały, jest podstawą w każdym jednym akcie komunikacyjnym, niezależnie od tego, czy to przyjacielska rozmowa, czy bardzo ważna biznesowa prezentacja. Dlaczego? Dlatego, że musi być tutaj tak zwane zorientowanie na odbiorcę. Zorientowanie na odbiorcę zarówno w zakresie treści, jak i formy komunikatu. Co to znaczy? Treść komunikatu, czyli wszystkie słowa, zawartość merytoryczna tego, co chcecie przekazać, powinna być dostosowana do odbiorcy. Kiedy rozmawiacie z pięciolatkiem, nie będziecie używać słów, jakich używacie być może w pracy, kiedy jesteście specjalistami w jakiejś dziedzinie. Z kolei zaś, kiedy rozmawiacie w pracy, nie będziecie mówić do swojego szefa jak do pięciolatka, no bo będzie to dla niego uwłaczające i też będzie dowodem na brak szacunku z Waszej strony. To jeżeli chodzi o treść, jeżeli chodzi o formę. Jeżeli chodzi o formę, to w jaki sposób chcemy coś powiedzieć, determinuje to, czy to, co powiemy, będzie zrozumiane. Dlaczego? Dlatego, że zupełnie inaczej, weźmy kanał przekazu, zupełnie inaczej rozumiemy pewien komunikat mówiony przez telefon, a mówiony osobiście, a jeszcze inaczej wybrzmi on za pomocą maila. Jeżeli chodzi o formę, to także ważne, czy powiecie to wolno, czy powiecie to szybko, czy powiecie to pewnym siebie, spokojnym głosem, czy może będziecie szczebiotliwie i nerwowo coś opowiadać, bo to wszystko wpływa na to, jak będziecie odebrani i jak zapamięta Was odbiorca. Pamiętajcie zatem o tej złotej zasadzie komunikacji. Pamiętajcie o tym, że to Wy jako mówcy jesteście w 100% odpowiedzialni za to, jak przebiega ten proces. Być może nie do końca jeszcze się z tym zgadzacie, bo ta odpowiedzialność nie jest wcale taką fajną rzeczą, ale uwierzcie mi, kiedy zrozumiecie to i kiedy zaczniecie rzeczywiście wcielać tę zasadę w życie i mieć jej taką głęboką, prawdziwą świadomość, zrozumiecie, jak wygodny może stać się proces komunikacyjny i jak to, że wszystko od nas, mówców, zależy, jest de facto potężnym narzędziem, które dostajemy w nasze ręce, będąc mówcami. I świadomego, dobrego, pozytywnego korzystania z tego narzędzia Wam dzisiaj życzę. Czekam na Wasze pytania i komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku.